Czy to jest biblijne dla kobiety, aby mówiła kazania? Czy to jest biblijne dla kobiety, aby zabierała głos na zgromadzeniach do imienia Pana Jezusa? Czy powinna się odzywać? Ufamy, że te odpowiedzi na pytania weźmiemy z Pisma Świętego. Czy to jest biblijne dla siostry, aby przemawiać na zebraniach kościele, aby się modlić lub wygłaszać kazania? Chciałbym zajrzeć do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 14, werset 37. Jest tam napisane, że jeśli ktoś uważa się za proroka albo duchowego, niech uzna, że to, co piszę, jest przykazaniem Pana. To jest to, co Pan mówi. Pan mówi, że musimy poddać się temu jako przykazaniu. Mówi tutaj w odniesieniu do miejsca kobiety w kościele, w zgromadzeniu. Mówi nam w wersecie 34 i wersecie 35, niech wasze kobiety milczą w kościołach, gdyż nie wolno im mówić, ale jest im nakazane, aby były pod posłuszeństwem. Pan powiedział również, że wzorcem jest tu prawo i jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech zapytają swoich mężów w domu, bo to wstyd dla kobiet mówić w kościele. W odniesieniu do tych rzeczy chcemy wyraźnie podkreślić, że w rozdziale 11 przynosi nam trochę więcej informacji z Pisma Świętego. W wersecie pierwszym jest napisane, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja też jestem z Chrystusa. Chwalę was, bracia, że pamiętacie o mnie we wszystkim i zachowujecie obrzędy tak, jak je przekazuję. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. I głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. To jest porządek stworzenia. To jest Bóg, który ustanawia porządek, że ludzie powinni podążać za nim i stwierdza wyraźnie z Pism Świętych, które czytaliśmy. To jest to, co Bóg zamierza w Księdze Efezjan, rozdział 1, w wersetach 22 i 23. On mówi nam o jego drogach dla nas. Postawił wszystko na stopach i on jest głową nad wszystkimi rzeczami. Kościołowi, który jest jego ciałem, pełnia tego, który wszystko wypełnia. We wszystkim teraz te pisma kładą fundamenty pod prawdę o Chrystusie i zgromadzeniu. Otwórzmy te wersety, które właśnie to, co jest w nim napisane, to to, że w stworzeniu mężczyzna jest ukoronowaniem boskiego stworzenia, a kobieta została wprowadzona, by uzupełnić mężczyznę, jak pokazuje to pierwsza księga Mojżeszowa. Duch Boży w liście do Efezjan wprowadza ją teraz, by pokazać Boży cel. W drugiej walce Adama i Ewy jest gotowy, aby przedstawić Chrystusa i Kościół w porządku stworzenia. Tak jest przedstawiony w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11. Znajdziesz tam porządek stworzenia. Więc kiedy zgromadzenie zbiera się razem lub Kościół zbiera się razem, to porządek powinien być widoczny. Pomimo tego, jak świat wokół się zachowuje. Kiedy lud Boży jest widziany razem, to powinien być utrzymany Boży porządek, niezależnie od tego, czy otacza go kreolski, czy azjatycki, czy inny zakon kulturowy. Powinno być widać, że Adam, który reprezentuje Chrystusa i kobieta, która reprezentuje Kościół, muszą być widziani w odpowiedniej zależności. To nie jest tylko mężczyzna i kobieta, jak to przedstawia stworzenie. Duch Boży przyszedł i zabrał nas na wyższy poziom, aby pokazać nam, że kobieta, kiedy jesteśmy zebrani razem, reprezentuje Kościół, ciało Chrystusa, a mężczyzna reprezentuje kierownictwo Chrystusa. Teraz, jeśli przyjdziemy w zgromadzeniu, kogo chciałbyś usłyszeć? Czy chcesz usłyszeć Kościół nauczający Chrystusa? Czy Chrystusa nauczającego Kościół? I to Bóg mówi i przedstawia kościelny porządek w pierwszym rozdziale Tymoteusza, w pierwszym liście Tymoteusza w rozdziale drugim. Mówi nam werset 11. Niech się uczy kobieta w poddaństwie, w ciszy, z całym poddaństwem. Dlaczego? Że ona jest reprezentantem zajmującym miejsce w stworzeniu jako Kościół. Dlatego, że ona jest reprezentantem zajmującym miejsce w stworzeniu jako Kościół. Podobnie
Z tego powodu mówi, że nie cierpię, aby kobieta nauczała lub używała władzy nad mężczyzną, ale ma milczeć. Dlaczego? Ponieważ mężczyzna reprezentuje Chrystusa, a ona zajęła miejsce jako poddana Chrystusa w obecności tego świata, gdzie panuje nieporządek. Tak jak głowa kontroluje ciało, tak Bóg chce nam pokazać, że kierownictwo Chrystusa może być widziane i reprezentowane tylko w mężczyźnie, a kobieta może reprezentować, jak to było ciało, jak to był Kościół. To jest duchowy porządek, wysoki duchowy porządek. Osoba z nastawieniem buntu przeciwko Słowu Bożemu nie może wypełniać swojej roli przed Bogiem. Więc Bóg przynosi ten przykład i mówi, czym jest prawdziwa pobożność. Bóg uczy aniołów, uczy innych tego wspaniałego porządku, że tam, gdzie rzeczywiście może być pokazany w świecie nieładu, gdzie Chrystus jest widziany i reprezentowany w człowieku jako głowa, podobnie kobieta jest przedstawiona jako kościół. To jest miejsce, gdzie każdy z nas musi zająć swoje miejsce. Nasze miejsce jest dane przez Boga. To boski porządek. I widzisz, kiedy kobieta zajmuje to miejsce przed Bogiem, i jak mówi Pismo, okazuje się, że ona jest wyzwolona. Jeśli zajmuje miejsce uniżenia, nie dlatego, że mężczyźni każą jej to zrobić, ale dzięki Bogu. Słowo Boże jest inspiracją od Boga, a mężczyzna również wziął na siebie odpowiedzialność za karmienie stada Boga. Od głowy dostajesz wskazówki, aby się odżywiać. Wiesz, co jest bardzo uderzające w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11? To jest inna linia, ale bądź ze mną cierpliwy. W wersecie 4 rozdziału 11 każdy mężczyzna modlący się lub przemawiający, mając głowę zakrytą, hańbi jego głowę. On zhańbił Chrystusa. Każdy mężczyzna modlący się w czapce na głowie to jest przypadek bardzo hańbiący dla Chrystusa, ponieważ Bóg chce, aby chwała Chrystusa była widoczna. Ale każda kobieta, która modli się albo przemawia z odkrytą głową, hańbi jej głowę, bo to jest tak samo, jak gdyby była ogolona. Jej głową jest mąż wskazujący na Chrystusa, więc ona zakrywa swoją głowę, aby można było zobaczyć Chrystusa jako głowę. To jest jedna linia, ale też jest druga linia obok. Także, kiedy przychodzimy razem, Chrystus, rzeczywiście ten błogosławiony, który jest głową ciała, może być rozpoznany. To jest inna linia. Inna linia nakrycia głowy w stosunku do zgromadzenia. Ale pytanie, czy to jest biblijne dla siostry do mówienia w zgromadzeniu, kiedy przychodzimy razem, aby się modlić lub głosić kazania? Nie. Zgodnie z pismem w zgromadzeniu nie zabiera siostra głosu. Ona zajmuje miejsce jako kościół, wiedząc, że Chrystus jest tam. Nie możesz go zobaczyć, ale jest reprezentowany w mężczyznach, więc miejsce, które powinna zająć, kiedy się spotykamy, jest jedno: poddanie się Chrystusowi. W miejscu ciszy i Pismo Święte mówi nam w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 3, werset 15, że powinniśmy wiedzieć, jak się zachowywać w domu Bożym, który jest filarem i fundamentem prawdy. My podpieramy prawdę jako filar. Nie jesteśmy prawdą, ale ją podtrzymujemy, aby była widoczna. Wspieramy ją przez nasze działania. Ale jeśli tylko same siostry się spotykają bez udziału mężczyzn, jeżeli one przychodzą razem w swoim własnym kobiecym gronie, a nie jako zgromadzenie do imienia Pana Jezusa, to siostra może zabrać głos ku pocieszeniu, zbudowaniu i napomnieniu z nakrytą głową. Mogą się z nakrytymi głowami modlić razem w swoim żeńskim gronie. Ale jeżeli... Kiedy razem są mężczyźni i kobiety, siostry zajmują miejsce reprezentując Kościół, a mężczyzna zajmuje miejsce reprezentujące Chrystusa. Ufam, że te myśli mogły wyjaśnić pewne nieporozumienia, ale takie są nauki Słowa Bożego.